pięknych niebieskich koszulek i wsparcie finansowe. Na zakończenie pragnę przypomnieć o 30-leciu klubu w przyszłym roku. I jeszcze jeden komunikat. 24 listopada msza święta w intencji krwiodawców w Kościele Matki Bożej na Osiedlu o godzinie 9. Serdecznie zapraszam. I dziękuję za uwagę. Proszę zaproszonych gości o zabranie głosu. Proszę, że nie ma problemu, nie ma zapu, ale to nie szkoli. Proszę bardzo. Witam serdecznie. Ja chciałem podziękować akurat poprzez ręce prezesa za zaproszenie mnie tutaj. Jak zawsze mówię, dla mnie to jest honor znaleźć się w waszej gronie. Jesteście tą najjaśniejszą gwiazdą, można powiedzieć, która się skupia na Stowarzyszeniu Polskiego Czerwonego Krzyża. Wstańcie tu już na imieniu, no jako stowarzyszenie jesteśmy z bardzo bogatą historią. Zaczynamy drugie stulecie. Nie jest łatwo, gdyż stowarzyszenie nie otrzymuje żadnych dotacji, nie jest to wspierane poprzez państwo, więc tak jak i wy, honorowi krwiodawcy, tak my jako stowarzyszenie musimy sobie wszystkie te pieniążki wypracować, znaleźć, ale na szczęście, i tutaj ukłon w kierunku akurat pana Tomasza, że miasto jest na tyle przychylne i programy, które miasto akurat realizuje, a jest ich sporo, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że rejon oddziału jonowy PCK w Mrowie realizuje 9 programów z miasta z seniorami najróżniejszych, które nam pozwalają po prostu właśnie istnieć na rynku po to, żeby nas było widzieć, jak może państwo mieli okazję ostatnio resuscytacja, która była prowadzona właśnie na Merkurach. Takie właśnie programy. Zresztą otwarcie, że tak już troszeczkę się cofnę, rok temu klasy ratowniczej właśnie w szkole mundurowej, w tej chwili już mamy drugi rocznik, będzie nas coraz bardziej widać, bo w tym momencie już mamy dwie klasy, mamy pierwszą i drugą ratownictwa medycznego, stroje czerwone, gdzie nawet nie oponowaliśmy, że nie w mundurowych, tylko mają oni występować jako w naszych czerwonych, gdzie poszło, też pozyskujemy sponsorów, żeby było widoczne, że to jest Polski Czerwony Krzyż. Więc no, w jaki sposób może nas tam widać? Staramy się, żeby nie zapominano, że mamy właśnie 100-letnią historię. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Przede wszystkim jednego, czego wam chciałbym życzyć, to jest zdrowia. Zdrowia, jeszcze raz zdrowia, bo to jest ta podstawa tego, że możecie oddawać krew, dzielicie się tym najbogatszym, największym bogactwem, jaki jest po prostu, jakie posiadamy. Więc oby to zdrowie wam dopisywało i obyśmy mogli po prostu jeszcze jak w najdłuższym perspektywie czasowej się tutaj spotykać i móc się wspierać. Ja serdecznie bardzo dziękuję, życzę naprawdę wszystkiego najlepszego. Niech jakaś taka bardziej świetlana droga przed nami się otworzy i dalsza współpraca się też układa. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie. Proszę, kto by chciał zabrać głos? Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezesie, szanowni zebrani, ja o jednej rzeczy nie muszę państwa zapewnić. O bliskości, jaka nas wiąże. I to wiąże nas od blisko 30 lat, ponieważ od chwili, kiedy założyłem tu w Turowie Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża dzięki pomocy działaczy. Ale wiedziałem już wówczas, że aby tenże zarząd, tenże rejon Polskiego Czerwonego Krzyża egzystował, to musi się oprzeć na jakiejś potężnej podstawie. Tą podstawą było zawsze honorowe krwiodawstwo, za co wam serdecznie dziękuję. Wy działacze i wy krwiodawcy byliście wspaniali, służyliście nie tylko więzią jakąś działalności społecznej, ale nade wszystko ideą, która wam przyświeca. Bezinteresownego
działania, ofiarowania swojej tkanki na rzecz innych ludzi. To musi być zawsze podkreślane. Ta bezinteresowność i ta wasza niezwykła z głębi serca płynąca ofiara. Za to wam w imieniu chorych, w imieniu służby zdrowia, w imieniu działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża serdecznie dziękuję. Chcę tylko dodać do słów mojego prezesa. Proszę państwa, rejon w Knurowie Polskiego Czerwonego Krzyża dzięki między innymi wam od samego początku swojej działalności na niebie okręgu jaśnieje najjaśniejszą gwiazdą pod względem działalności, pod względem zdolności finansowej, pod każdym względem. To między innymi dzięki wam. I za to wam serdecznie dziękuję. Powiem jako żeglarz, tak trzymać. Dziękuję. Ja króciutko, żeby nie zagadać spotkania. Drodzy państwo, tak jak pan prezes mówił w zeszłym roku w grudniu na spotkaniu organizacji pozarządowych, gdzie mieliśmy okazję przełamać się okładkiem, mieliśmy też okazję głębiej poznać Klub Honorowych Dawców Krwi z Knurowa i nagrodzić ich specjalnymi medalami. Nie wiem, czy to okres Bożego Narodzenia, czy tak znamienici goście, ale wtedy publicznie zadeklarowałem się, że też chcę być honorowym dawcą krwi. Po paru dniach słowa dotrzymałem i zostałem dawcą krwi. Ale poszedłem za ciosem, bo kiedy rozmawiałem z prezesem, to on powiedział, że nie wystarczy oddać krew, trzeba być członkiem klubu. I tutaj akurat nie musiał mnie długo przekonywać, bo kiedy poznałem tych ludzi, doszedłem do wniosku, że to dla mnie jest zaszczyt być w tym gronie, jeżeli mnie tam chcą. Dlatego z całego serca dziękuję za to, że do tego klubu zostałem zaproszony i w tym klubie mogę być członkiem, bo to jest powód do dumy i zaszczytu, że w tak zacnym gronie mogę Cię znaleźć. W dniu dzisiejszym chciałbym Państwu wszystkim życzyć wytrwałości i takiego poczucia, że robicie, że robimy, już teraz mogę powiedzieć, że robimy niesamowitą rzecz. Parę lat temu miałem problem, nie wiem jak to nazwać, potrzebę krwi dla mojej bratanicy. I właśnie w Knurowskim Klubie Dawców Krwi znalazłem niesamowite oparcie, wsparcie i pomoc. I tutaj jesteście po prostu niesamowici, bo kiedy jest potrzebna pomoc, kiedy jest potrzebna reakcja, kiedy jest potrzebny dar z siebie, wy po prostu to robicie, nie pytani, czy mi się to opłaca, czy mi się chce, czy mam czas. Nie, jesteście potrzebni i chciałbym, żebyście mieli tą świadomość, że robicie niesamowite rzeczy dla ludzi, których być może nigdy w życiu nie spotkacie, a którzy są wam za ten dar życia niesamowicie wdzięczni. Cóż mogę dodać? Chciałbym, żeby ta sala była za mała dla chętnych, którzy będą chcieli wstępować do Klubu Honorowych Dawców Krwi. Także do pana Janusza. Panie Januszu, dla wszystkich członków PCK, dla wszystkich, którzy chcą nieść tam właśnie ten symbol Czerwonego Krzyża, dużo wytrwałości. Nieraz jest 7 lat chudych, 7 lat tłustych. Mam nadzieję, że te tłuściejsze jeszcze nadejdą. I także, tak jak, no nie mamy wojny, ale jak w czasie wojny akcje zbrojne ustawały, kiedy był widać znak Czerwonego Krzyża, żeby każdy członek Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie niósł taki pokój i w swoich rodzinach, w swoich sąsiadach, w zakładach pracy, żeby było czuć, że ten człowiek ma coś do zaoferowania. Także wszystkim z całego serca wszystkiego najlepszego. Aha, zapomniałbym. Od pana prezydenta miałem przekazać życzenia zdrowia, radości, błogosławieństwa dla wszystkich. Dzwonił do mnie, nie wiem, czy to mogę powiedzieć przy kamerach, ale że ma szpital w domu, że wszystko mu się posypało i niestety dzisiaj do nas nie dotrze, ale prosił, żeby w jego imieniu także złożyć państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Jeszcze ktoś może zaproszony goście by chciał zabrać głos. Śmiało, to nie krępujcie się. Nie ma takiego. Danusia, ty nie chcesz?